Witam serdecznie, Mansur Abdurrzakow. Mansur, wielkie wydarzenie, twoja walka z Wawrzyńcem Bartnikiem, walka o pas, pierwsza twoja obrona pasa mistrzowskiego. Jak w ogóle podejście? No, po pierwsze to długo czekałem na tą walkę. Miała być we wrześniu, później na październik i ostatecznie potwierdzili na 20 listopada. Także jeszcze mamy 5 tygodni. Jestem cały czas w treningu i robimy formę teraz, kurczę, tak naprawdę niedużo czasu zostało, jesteśmy gotowi i wejdziemy, damy dobrą walkę. Słuchaj, bardzo trudny rywal, z bardzo dobrą, jakby to powiedzieć, walecznością, z bardzo dobrą stójką. Jak ty w ogóle widzisz tą walkę w stosunku na przykład do Czarka Oleksiejczuka? Jak postrzegasz takiego rywala, który na dodatek trenuje w dobrym klubie, tak, w Ancos MMA? Ogólnie do Czarka to już są różne zawodnicy. Czarek był wyższy, Bartnik jest niższy. Dobrą ma stójkę, dobrze bije. I co o niego jeszcze mogę powiedzieć? No zobaczymy, co on pokaże, w jakiej formie on będzie. Ja będę robił swoje, nie? Po prostu idę do przodu i jak zawsze staram się do przodu i robić swoje, narzucać swój styl. Także zobaczymy, czy jemu się uda gdzieś mnie złapać, czy coś, nie? Słuchaj, i on, i ty mieliście trudne momenty w karierze, tak? Zdarzało wam się przegrać walkę i próbować odbudować z powrotem. Z tych kryzysów tak naprawdę i z tego kryzysu, który będzie za 5 tygodni, to jeden z was musi wygrać, a drugi musi przegrać. Tak już niestety, chyba że padnie remis, to ty wtedy utrzymasz pas. No mi się wydaje, że po prostu ta walka się skończy poddaniem, ale walkę pokaże, nie? I jestem nastawiony na dobre kilka rund. Wiadomo, na 5 rund jestem gotowy, ale zobaczymy, jak kondycyjnie będzie się czuł. I ja się postaram skończyć to w trzeciej, czwartej rundzie. Słuchaj, jakie to ma znaczenie? On zawsze był tym zawodnikiem wagi półśredniej, może nawet czasami tych kilogramów miał więcej. Ty wychodziłeś z tych wag lekkich, mocno zbijałeś tą kategorię. To może mieć znaczenie w ogóle takie doświadczenie w pojedynku, że wychodzisz z niższych wag, on wychodzi z większych wag. Gdzieś to porównanie siłowe może mieć jakieś znaczenie? Ja nie wiem, ile on waży na co dzień, ogólnie na 70, po prostu ja bym wysoki i duży zbijam, po prostu na 70 dużo miałem tej wagi, a na 7,7 dużo nie zbijam, nie? I dlatego nie zajeżdżam się w wagę, robię na luzie, nie mam z tym problemu. Na walkę też dużo mniej ważę od nich, ale czuję się dobrze, to jest najważniejsze, kondycyjnie i nie pompuję się. Także, kurczę, żeby walczyć 5 rund, dla mnie nie ma problemu, nie? Dlatego waga nie ma znaczenia. Może tam w pierwszej rundzie trochę ma znaczenie, bo silniejszy będzie ci coś możliwe. Ale w drugiej, trzeciej to już wiadomo, jak się spompuje, jak już się osłabi, no to już nie ma znaczenia, ile ma wagę. Słuchaj, związałeś się z klubem WCA, jak przygotowania w tej chwili tutaj, bo jesteś cały czas, kiedy jestem tutaj, trenujesz cały czas, nie wracasz już prawie do Lublina chyba, co? Nie, ja tylko wracam do rodziny na parę dni, w piątek wracam, w niedzielę z powrotem, tak raz, dwa razy w miesiącu, a tak cały czas jestem w treningu, jestem w WCA. W tej chwili masz pełny jakby możliwości, jeśli chodzi o sparring partnerów, o wszystko gdzieś tutaj, żeby podszlifować sobie chociażby przeciwników podobnych do Wawrzyńca o podobnym potencjale. No ogólnie tak, przyjeżdżają chłopaki, też mamy w klubie dobrych na 7-7, też przyjeżdżają na sparingi, w ostatnich sparingach też byli właśnie osoby, co walczą na 7-7, nie znam ich osobiście. W przyszłym tygodniu też od poniedziałku będzie Igor Michaliszin. No to jest solidny zawodnik. Tak, także jest kim porobić. Z sparring partnerami to nie mamy problemu. Słuchaj, to w takim razie co? Czekamy za 5 tygodni na pojedynek. Myślę, że to będzie jeden z najbardziej oczekiwanych pojedynków. Też dobre porównanie i klubowe, i porównanie zawodników, którzy idą do góry w tej chwili. Jeden będzie musiał na chwilę się zatrzymać.
Natomiast jeszcze zapytam Cię o jedną sprawę. Widziałeś ostatnio pojedynek Artura Beterbijewa z Biwolem? Ja akurat jak on walczył, byłem na gali, bo... Ja też byłem na tej gali samej. Tak, o, widzieliśmy się tam, dobrze. To na tej gali byłem, tam walka się skończyła, gdzieś zajechaliśmy zjeść i takie ostatnie 4 rundy chyba oglądałem. Widziałem, że te 4 ostatnie rundy bardzo dobrze mu poszło i także i później wyłączyłem. Pierwszy absolutny czeczeński mistrz w świecie boksu. No tak mówię. Ja ogólnie nie oglądam boksu, także... Mało boksu oglądasz? Bardzo mało oglądam. Jak kogoś znam i tak dalej, no to czasami coś włączę. To też tak przypadkowo ktoś włączył, to razem z nim obejrzałem, a tak sam bym nie oglądał. Nie. Ale dumasz z rodaka, że jest i wygrał, jest chyba, co? No dobrze, że ten, no, dobry zawodnik, nie? Dobry bokser, jeden z najlepszych, także się cieszę. Ty w MMA zrobisz podobnie? W MMA ja się postaram. Na razie zrobić. Masz pas Fenu, może później kolejne pasy. No, taki jest cel, żeby zabrać jeszcze kolejne, lepsze pasy, także na razie jest tak, jak mówisz, Fen, obronimy. I oczywiście idziemy po następne, nie? Dziękuję bardzo. W takim razie powodzenia. Dzięki za wywiad. Do zobaczenia.